Cześć, rozkład Tarota na rok 2023, zodiakalny lew, drugi dekanat, osoby urodzone pomiędzy 2 a 11 sierpnia. Po jakimś okresie ochłodzenia kontaktów z innymi, jakiegoś dobrowolnego odejścia od ludzi, zodiakalny lew będzie miał nową postawę, nową inicjatywę wobec innych ludzi. Wychodzą bardzo liczne kontakty towarzyskie, wychodzi bardzo duża komunikacja z innymi. Koleje losu mogą być tutaj zmienne, ale generalnie wszystko wychodzi na plus odnośnie tego nastawienia. Jeżeli chodzi o finanse, no niestety wychodzi jakieś szarpanie się z innymi, jakieś zmagania. Jest możliwość konieczności czekania na naprawę jakiejś sytuacji. Raczej wspólna grupowa praca odnośnie tych finansów to może być istotą problemu. Mimo wszystko wychodzi jakaś stabilność, wychodzi konieczność balansowania z finansami, ale nie wychodzi jakiś większy kryzys. Jest mimo wszystko w tym jakaś solidność, być może bez szału, być może niejakość, ale nie powinno tutaj w sferze finansowej dojść do jakichś dramatów. Odnośnie otoczenia, tak jakby zodiakalny lew bardzo mocno zaangażował się w jakieś przedsięwzięcia, dla niego nowe, niejasne, troszkę niepokojące. Jest wyznaczenie otoczeniu jakichś granic. Tak jakby zodiakalny lew zaczął selekcjonować ludzi, zaczął podchodzić bardzo praktycznie względem danych znajomości, względem danych środowisk. Jakby doszukiwał się po prostu jakiejś optymalizacji dla swojej własnej stabilności, swojego otoczenia. Czyli może po prostu zacząć ignorować osoby, które nazwijmy to kradną mu czas, które nie są dla niego w jakimś sensie konstruktywne. Odnośnie kwestii rodziny, jest tutaj jakaś kwestia bardzo dużego entuzjazmu, podążania za jakimiś marzeniami kogoś w ognisku domowym. Może to być kwestia wyjścia dzieci na samodzielność, niezależność. Może to być również kwestia jakichś wspólnych rodzinnych inicjatyw. Odnośnie samego lwa, no, na pewno będzie tutaj dochodziło do jakiegoś przetasowania emocjonalnego w ognisku domowym. Też lew musi uważać po prostu na dane przedsięwzięcia, czy jest w stanie po prostu je zrealizować. Nie może tutaj rozczarować kogoś, wycofywać się w trakcie danych przedsięwzięć. Generalnie wychodzi to dosyć dobrze, dosyć stabilnie, o ile po prostu tutaj lew nie będzie miał jakiegoś słomianego zapału. Jest również możliwość jak najbardziej poprawy kontaktów rodzinnych. Też, jeżeli ktoś tutaj zamierza z kimś się godzić, też jest wymagana jakaś solidność, jakaś niezawodność względem tego wszystkiego. No, plus jakaś forma altruizmu i empatii, by to miało solidne podstawy. Odnośnie uczuć, no, generalnie, jeżeli ktoś jest w stałym, szczęśliwym związku, wszystko wygląda idealnie, wygląda, że może pojawić się nowy członek rodziny, może wszystko się zacementować jeszcze bardziej, może być jeszcze szczęśliwsze życie w dwójkę. No, jeżeli ktoś nie jest do końca szczęśliwy w swoim obecnym związku, może być jakaś forma zauroczenia, może być jakaś kwestia miłostek, mogą być jakieś takie krótkotrwałe korelacje z kimś. W szczególności mocno wychodzi osoba spod zodiakalnego wodnika. Generalnie rok nie niesie jakichś większych zagrożeń pod tym względem. Jeżeli ktoś jest samotny, wychodzi bardziej albo platoniczna miłość, albo jakiś krótki związek, który może skończyć się po prostu jakimś osamotnieniem.
Odnośnie pracy, no szykują się zmiany. Na pewno tutaj może być kwestia albo zmiany pracy, albo zmiany warunków pracy. Generalnie powinno to zadziałać na korzyść. Zodiakalny lew od połowy roku w sferze zawodowej powinien jak najbardziej być zadowolony. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, jest jakaś możliwość zabiegów, które również tutaj doprowadzą do ozdrowienia lwa. Jeżeli chodzi o kwestie związkowe, jeżeli to jest trudny związek, no, będzie nadal trudny, będzie nadal toksyczny, jest jakiś problem z kwestią niezawodności pomiędzy partnerami. Jest jakaś duża frustracja. Pomimo wszystko, pomimo tej całej toksyczności, wychodzi jakaś ciągłość względem tej relacji. Może się również tutaj pojawiać jakaś inna osoba, dla co niektórych. Odnośnie rzeczy dla osób samotnych, mogą być bardzo duże ograniczenia, by wejść w jakąś relację. Może to być bardzo skomplikowane. No, generalnie rzecz biorąc, może to być dla danej osoby spod zodiakalnego lwa, która jest samotna. Ten nowy związek, ta nowa relacja może być w jakimś sensie kompromitująca. Niezależnie od tego wszystkiego, no, wychodzą jakieś emocje, wychodzi zmiana. Jest jakaś możliwość, ale jeżeli chodzi o jakąś stabilizację w sferze związkowej, może być to trudne. Dla co niektórych osób, jeżeli mają jakieś rozprawy sądowe, no, szykuje się problem. Może to być zbytnio zorganizowana przez kogoś sytuacja. Może to być dosyć problematyczne. Mogą tworzyć się cały czas jakieś nowe okoliczności, może wszystko się przeciągać. Czyli w sferze sądowej dla lwa dobrze to niestety nie wygląda na 2023. Odnośnie kwestii przeznaczenia. No, generalnie bardzo duży niepokój, jakieś czarnowidztwo, bardzo duże skupienie się względem wszystkiego, co się dzieje wokół, niepotrzebna ekstrawersja odnośnie, no, zdarzeń, na które lew nie ma najmniejszego wpływu. Może tutaj jakoś luty być dosyć specyficzny dla lwa. Powinien mimo wszystko tutaj wyciągnąć jakieś korzyści z tego wszystkiego. Powinien jakoś zmienić nastawienie. Generalnie nie wygląda to źle. Wygląda to na zażegnanie jakiejś sytuacji, która lwa niepokoiła. Odnośnie myśli. Lew mocno skupiony na wszelakich korelacjach międzyludzkich. Może to być kwestia, no, zarówno emocjonalna, jak i różnych po prostu kwestii, jak to u lwa bywa, pyskówek dominacji pomiędzy ludźmi, jakichś zmian, obaw. Generalnie lew może kotłować sobie w myślach dosyć niepotrzebne sytuacje z przeszłości, niepotrzebne słowa, niepotrzebne kłótnie. Jest też również jakieś pragnienie miłości. Dla co niektórych kobiet spod zodiakalnego lwa może to być dosyć obsesyjne zauroczenie kimś z trygonu ognia. Lub adekwatnie dla co niektórych mężczyzn spod zodiakalnego lwa może to być jakieś bardzo duże myślenie o kobiecie z trygonu wody, które będzie wymagało jakichś zmian, jakichś poświęceń od niego. Życie społeczne. Generalnie zapowiadają się zmiany wymuszone przez coś obligatoryjnego, na co lew nie ma najmniejszego wpływu. Są to zmiany dosyć zasadnicze.
podporządkowujące jakoś lwa, ale rozpoczynające zdecydowanie nowy, lepszy okres w życiu. Odnośnie przyjaźni, może być jakaś decyzja, by komuś pomóc. Generalnie nie wygląda to źle. Na pewno tutaj te przyjaźnie będą się opierały, jak już na kwestii pomocy. Albo lew będzie pomagał, albo mu będzie pomagał. Ludzie będą, znajomi będą pomagać. Jest tutaj kwestia czasami dosyć trudnych wyborów. Pomimo wszystko, nowe inicjatywy, nowe przedsięwzięcia, nowi ludzie. Powinno to wyglądać dobrze. Lew może mieć po prostu czasami jakiś problem z dokonywaniem wyborów względem ludzi. Odnośnie podświadomości, generalnie jakieś plany uporczywie lew chce zrealizować. Jest tutaj jakaś kwestia troszkę filozofowania nad życiem, jest jakaś kwestia kłótni argumentów. Lew przejdzie bardziej tutaj w jakąś kwestię myślenia, rozpominania przeszłości. Pomimo wszystko, jeżeli tutaj nie wygrają jakieś negatywne schematy u lwa, powinno dojść do znaczącej poprawy, jeżeli chodzi o kwestie zarówno myśli, jak i ogólnie podświadomości. Życzę miłego dnia, pozdrawiam.